Nie rozumiem tego. Naprawdę nie rozumiem tego, jak albo co daje osobom komentowanie cen usługodawców, albo w sumie czegokolwiek, ale bardziej usługodawców, takich prywaciarzy, można powiedzieć, że nie wiem, jest taka i taka cena, ktoś, o Boże, jak drogo, co to kurwa da? Nie wiem, ujście frustracji? Czy może to nie jest tak, że u kogoś jest drogo, tylko danej osoby na to nie stać. Mnie też na wszystko nie stać, a szkoda. Ale kurwa, po chuj to skomentować. Ja nie idę do pani, do nie wiem, Biedronki, mówię, a dlaczego ten baton jest taki drogi? Albo kupuje, albo nie kupuje. Zapraszamy. Out, out. Jakby po co to komentować? Jak ja widzę te komentarze na TikToku, czy gdzieś, albo nawet na żywo, o Boże, dlaczego taka cena jak drogo? Kurwa, albo płacisz, albo nie. Jakby nikt cię nie zmusza. Nie, może macie jakoś na to swoją teorię, dlaczego to jest takie komentowane. Bo tak jak jedna dziewczyna tutaj napisała, mnie na TikToku odpisała jednej mojej widzce, bo ona napisała, ta widzka, że o, jak drogo, coś tam, bla, bla, bla i jakieś tam heheszki, a ktoś jej odpisał, że on nie ma drogo, po prostu cię nie stać. Szachmat. Co o tym wszystkim sądzicie? Dajcie mi znać, bo jestem ciekawy.